To nie jest dla mnie łatwy odcinek. Z jednej strony Mazda, którą jak wiecie uwielbiam, z drugiej SkyActiv-X. Z jednej strony prawie 200 koni, czyli oczekiwania, z drugiej rzeczywistość. Z jednej strony benzyno-diesel, czyli znowu oczekiwania i znowu rzeczywistość. Tak, to jest ten dzień, w którym trzeba się w końcu zmierzyć z tematem SkyActiv-X, a zrobimy to przy okazji testu Mazdy CX-30. Serdecznie zapraszam. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. I za chwilę przechodzimy do CX-30, jeszcze tylko słowo na temat partnera odcinka, czyli Fundacji na rzecz uczciwej bankowości. I zwracam się tutaj do osób, które mają jakiś kredyt, bo fundacja pomaga właśnie takim osobom jak my, aby wyrównać szanse w walce z bankami. Co to konkretnie oznacza? Jeśli macie kredyt, na przykład we franku szwajcarskim, to fundacja całkowicie bezpłatnie przeanalizuje Waszą umowę i poinformuje Was, co aktualnie możecie z nią zrobić. Najczęściej dochodzi do całkowitego anulowania kredytu, co oznacza, że spłacacie jedynie kapitał. A jeśli ktoś z Was ma kredyt, na przykład samochodowy albo jakiś inny gotówkowy, to fundacja jest w stanie odzyskać 100% wpłaconych odsetek, prowizji i anulować te odsetki, które miałyby nastąpić w przyszłości. Jak wynika ze statystyk, aż 95% takich umów kwalifikuje się do odzyskania 100% odsetek. I teraz, co najfajniejsze, w przypadku tego typu kredytów rozliczenie z fundacją następuje tylko i wyłącznie w przypadku zwycięstwa, co oznacza, że niczym nie ryzykujecie. Od jakiegoś czasu fundacja pomaga także osobom, które mają kredyty hipoteczne, ale w złotówkach, ponieważ tam też znajdują się zapisy, które stanowią podstawę do unieważnienia takich umów. Dlatego naprawdę zachęcam do kontaktu z fundacją. Zróbcie to po obejrzeniu tego filmu. Wszystkie namiary macie w opisie, a sama fundacja oprócz 10-letniego już doświadczenia zapewnia darmowe analizy Waszych umów. Spotkania odbywają się w naprawdę fajnej, przyjaznej atmosferze, a nawet najbardziej skomplikowane zapisy tłumaczone są na język, który zrozumie każdy z nas. I na koniec to, co też bardzo fajne, szczególnie dzisiaj, cały proces może odbyć się w 100% zdalnie. Także działajcie, oszczędzajcie Waszą kasę, a my wracamy do Mazdy. Dobra, i robimy sobie dzisiaj tak, że podzielimy ten test troszkę na dwie części. W pierwszej zajmiemy się tematem SkyActiv-X, a w drugiej już samego modelu, czyli prezentowanej Mazdy CX-30. I na początek to, co na papierze, czyli zaglądamy pod maskę i pytanie, co tam znajdziemy. Otóż będzie to 2-litrowy, 4-cylindrowy, nadal wolno ssący silnik, nadal benzynowy. Dysponuje on mocą 186 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy to 240 Nm, prędkość, do jakiej rozpędzimy ten samochód, to 204 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 8,6 sekundy. I to są dane, od których musimy sobie wyjść. Teraz pytanie, czym w ogóle jest sam silnik SkyActiv-X, czy ta technologia, bo może tutaj bardziej chodzi o samą technologię. Otóż, jest to coś, co Mazda prezentuje jako połączenie silnika benzynowego z dieslem, a może bardziej powinno się powiedzieć połączenie zalet diesla przeniesionych do silnika benzynowego. Jak miałoby to być zrobione? Od razu zaznaczę, że ja nie będę tutaj wygłaszał elaboratów technicznych. Jak ktoś chce, to można sobie o tym bardziej poczytać, bardzo łatwo można to znaleźć. Powiem tak ogólnie. Otóż w sprzyjających warunkach silnik benzynowy pracujący w standardowym trybie zapłonu iskrowego miałby się przełączać w tryb, gdzie bardzo uboga mieszanka paliwowo-powietrzna jest sprężana w taki sposób, gdzie spala się najbardziej efektywnie. Czyli coś takiego jak powiedzmy w dieslu. To jest oczywiście taki bardzo ogólny zarys, o co tutaj chodzi. Tak jak mówię, jak chcecie, to można sobie znaleźć więcej. Ja skupię się na tym, jak to faktycznie wyszło. Jak się tym jeździ, jak to czuć, jakie są wyniki chociażby spalania, więc przejdźmy sobie do tego, jak to wygląda w praktyce. A tutaj jest tak, może po prostu zadajmy pytanie, jakie są największe zalety diesla i po co diesla w ogóle kupujemy? Wysoki moment obrotowy od w miarę niskich obrotów, co przekłada się na to, że praktycznie zawsze od samego startu mamy dynamikę, a to wszystko oczywiście przy zachowaniu cały czas niskiego spalania. Jak to tu wyszło? I może znowu podeprzyjmy się troszkę samymi danymi. 186 koni mechanicznych, czyli maksymalna moc, osiągana jest przy 6000 obrotów. 240 Nm, maksymalny moment, osiągany jest przy 4000 obrotów. Czy są to wyniki jak w dieslu? No właśnie. Teraz pytanie o spalanie. Od razu zaznaczę, że nie miałem tego samochodu tak długo, żeby pojechać sobie gdzieś tam nad morze, sprawdzić kilkaset kilometrów autostrady i tak dalej, ale oczywiście to, co mogłem, to zrobiłem. I wyglądało to u mnie tak. W mieście ja tym samochodem spalałem od 7 do 8 litrów, w zależności od stylu jazdy, warunków i tak dalej. Ale to są mniej więcej takie wyniki. Da się tutaj spalić 5 litrów. Wyjeżdżacie pod miasto, jedziecie sobie bardzo spokojnie, gdzieś tam do 90 na godzinę i da się spalać 5 litrów. Ze skrzynią manualną podobno jeszcze mniej. Natomiast ekspresówka czy autostrada, i widziałem to po sobie i też czytam Wasze komentarze, wiele osób tak pisało, że potrafią tym samochodem spalać w okolicy 6,5-7 litrów. To jest po pierwsze mniej niż na przykład w silniku tym, który ja miałem w Mazdzie 3, tą, którą jeździłem, i tam miałem 122 konie, tu mamy 186, ona mi paliła około 8 litrów na autostradzie. Tutaj jest troszkę mniej. I teraz jak wiecie, jak to wygląda, to mamy kilka, że tak powiem, spojrzeń na to wszystko, bo czy są to wyniki rewolucyjne? Nie są. Czy są to wyniki jak w najlepszych dieslach? Nie są. Tylko trzeba pamiętać, my cały czas jedziemy jednak silnikiem benzynowym, a nie dieslem. I teraz poświęćmy chwilę na same wrażenia z jazdy. 186 koni brzmi dobrze, 8,6 brzmi średnio. Ja natomiast muszę powiedzieć, troszkę jak w przypadku trójki, że same wrażenia z jazdy są zdecydowanie lepsze niż to jest na papierze. Tylko jedna rzecz. Ja tak troszkę tonuję te oczekiwania być może osób, które jeździły 122-konnym silnikiem, na przykład w Mazdzie 3, zobaczyły SkyActiv-X, nowa technologia, nic nie pali i jest rakietą. Ten silnik nie będzie rakietą i jak pójdziecie do salonu, wsiądziecie, naciśniecie gaz, pojedziecie, to nie będziecie mieli tego wrażenia wystrzelenia z jednego najprostszego powodu. Mimo tego, że mamy tu większą moc, mocniejszy silnik i tak dalej, to jest cały czas silnik wolnossący. Nie ma tutaj turbo. Nie poczujecie tego, że samochód po naciśnięciu gazu od razu wystrzeli jak z procy, bo tak jak mówię, nie ma tu turbo. Nie nastawiajcie się na coś takiego. Natomiast jeśli spodziewacie się, że, albo może inaczej, jeśli ten silnik na przykład 122-konny albo 150-konny był dla Was w miarę ok, ale oczekujecie czegoś więcej, to SkyActiv-X, ten SkyActiv-X, zaraz powiem czemu ten, jest pewnym rozwinięciem, takim upgrade'em. Jeśli mamy powiedzmy 6 poziomów upgrade'u i ta 150 była 3. levelem, to ten jest 4., a nie od razu 6. Tak bym to określił. I właśnie powiedziałem, że to jest ten SkyActiv-X. Jak ten silnik, ta konstrukcja tylko wyszła, ja miałem okazję uczestniczyć w takim szkoleniu, gdzie było kilkanaście samochodów i jeździliśmy SkyActiv-X w Mazdzie 3. Byłem tam z kumplem, jeśli ja dobrze pamiętam, my obaj wtedy jeździliśmy trójką, tą 122-konną. Jak wsiedliśmy sobie właśnie do trójki SkyActiv-X, czy CX-30, już nie pamiętam, to obaj powiedzieliśmy do siebie to samo zdanie. Jakby nam nie powiedzieli, że to jest SkyActiv-X, to byśmy nawet nie wiedzieli. Tylko jedna rzecz, to była pierwsza generacja. Ja w tej chwili jadę drugą generacją, pierwsza miała 180 koni, tu jest 186, różnica może nieduża, ale nastąpiły pewne zmiany konstrukcyjne i ja zauważam jedną główną zaletę w przypadku drugiej generacji. Ten silnik zdecydowanie lepiej zbiera się z dołu. To oczywiście nadal nie będzie takie wrażenie jak, nie wiem, diesel czy po prostu silnik turbo, ale jest tutaj zdecydowanie lepiej. I ogólnie jest to silnik na pewno dużo bardziej dynamiczny niż 120, niż 150, jest tutaj lepiej. Ale nie ma rewolucji. I tej się po prostu nie spodziewajcie, bo będziecie zawiedzeni. Bardzo ważne, do tego silnika trzeba podejść właśnie z taką wiedzą, bez wygórowanych wymagań czy jakichś wyobrażeń, bo będziecie wtedy w stanie dać szansę tej jednostce, a myślę, że dla pewnej grupy warto. Ja powiem na końcu dla której, ale myślę, że warto. Dobra, a teraz przejdźmy do CX-30, bo tutaj też musimy sobie oczywiście o tym samochodzie pogadać. I tak, jeśli ja dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że tak, gdy CX-30 weszło do sprzedaży, Mazda bardzo nie lubiła takiego zdania, takiego określenia, że to jest Mazda 3 na sterydach, czyli taka wyższa, po prostu większa. Ja uważam, że to jest trochę błąd, bo po pierwsze, jak coś porównujemy do Mazdy 3, to to jest komplement, a nie coś negatywnego. To raz. A po drugie, dokładnie tak jest. To jest moje zdanie. To jest wyższa, większa Mazda 3. Robiłem zresztą test niedawno, pewnie wielu z Was oglądało. Co ja mówiłem jako główną, może nie wadę, przeszkodę w zamówieniu na przykład Mazdy 3 hatchbacka. Bardzo mało miejsca z tyłu, nieduży bagażnik. No to sprawdźmy od razu, jak to wygląda w CX-30. A tutaj bagażnik dysponuje pojemnością 430 litrów. To jest oczywiście pojemność na papierze. Ja zawsze mówię, że bagażnik musicie sobie sprawdzić sami, dopasować do siebie. Mamy tutaj podwójną podłogę. Polecam też dokupienie takiej maty gumowej. Jak tutaj widzicie, to bardzo pomaga. Pamiętam to po sobie. No ale krótko mówiąc, bagażnik w porównaniu do trójki jest na pewno większy. Ale miejsce z tyłu, czyli wskakujemy na kanapę. I zobaczcie, ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam za sobą i nie dotykam kolanami do fotela kierowcy. A dokładnie tak było w trójce. Ja tam praktycznie usiąść wygodnie, mówię o hatchbacku, nie mogłem. Tutaj jest zdecydowanie lepiej. Podobnie z miejscem nad głową, tutaj wiadomo, to jest crossover, czy tam kompaktowy SUV, zwał jak zwał, ale też myślę, że na miejsce nikt nie będzie narzekał. Najważniejsze, ma być więcej miejsca, to po prostu jest. Zrobiliśmy też jeszcze jedną rzecz, czyli wsadziliśmy Grześka, który jest 10 cm wyższy ode mnie i zobaczcie, usiadł, zmieścił się, tylko że kolana musiał wziąć na boki w taki sposób, że już nie mogliśmy zamknąć drzwi. Także jak macie pod 2 metry, to raczej to nie będzie samochód dla Was. Ale na pewno w porównaniu do trójki jest zdecydowanie lepiej i to duży plus. Teraz przód. Nie będę powtarzał tego wszystkiego, co mówiłem w przypadku Mazdy 3, bo to jest praktycznie kopiuj wklej. Przelecę tak szybko. Klimatyzacja, przyciski, pokrętła, nic tutaj nie jest dotykowe, także super. Ekran multimedialny o świetnej jakości, bardzo dobra kamera, w miarę szeroki kąt. To co ważne, tutaj też obsługujemy wszystko pokrętłem. Gwarantuję Wam, że nawet jak się tego boicie, to kilka dni i będziecie się czuli jak u siebie w domu. To jest bardzo proste, bardzo intuicyjne. Tylko i wyłącznie kwestia przyzwyczajenia. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to na ten moment Android Auto czy Apple CarPlay są, ale są po kablu, także to na pewno wymaga zmiany. No i to jest jedyna uwaga do tego pokrętła, bo o ile obsługujemy nim system fabryczny i jest wszystko ok, to obsługa na przykład Android Auto wymaga takiego większego przyzwyczajenia, bo trzeba się przez to wszystko bardziej przeklikać. Może powiem tak, to jest tak jakbyście obsługiwali smartfona za pomocą pokrętła. Ale ja to miałem, przyzwyczaiłem się, także to nie jest żaden problem. Przynajmniej nie jakiś większy problem. No i też powiem, że zobaczcie, jak ten ekran jest umieszczony. Podobnie jak w trójce. Wystaje troszkę, ale kompletnie niczego nie zasłania, także znowu super. Same materiały to jest klasa premium, ja to już parę razy mówiłem. Wykonanie, jakość, wykończenie, coś fantastycznego. Ja też bardzo lubię taki minimalistyczny projekt, minimalistyczny wygląd. To, że nie ma tutaj 5000 przycisków, to jest moim zdaniem ekstra. A teraz przejdźmy sobie do kilku wad, bo musicie o nich wiedzieć, musicie je znać. Tak jak powiedziałem, że jakość, materiały to już pod klasę premium. Dotyczy to większości samochodu, ale na pewno nie drzwi, bo zamykanie drzwi w tym samochodzie, czy może dźwięk, nawet nie tylko dźwięk, bo tutaj chodzi o to, jak to brzmi i jak to czuć. To nie wiem, do czego to porównać. Może Fiat Punto w 2001? Coś takiego. Albo się trzeba przyzwyczaić, albo próbować coś z tym zrobić, ale na pewno ten dźwięk mógłby być lepszy. Tak samo przyczepię się do tego, że maska nie jest na teleskopach, tylko po prostu trzeba sobie ten drążek, kijek, czy jak to tam nazwać, po prostu samemu przyczepić. To troszkę nie pasuje do tego samochodu, który, tak jak powiedziałem, w wielu miejscach dogania, a nawet przegania modele z klasy premium. Do zmiany. Kolejna rzecz, jak wieziecie z tyłu dzieciaki i chciałyby sobie podładować telefon, to polecam zabrać powerbanka, bo do USB się nie podłączą. Czemu? Bo żadnego tam po prostu nie ma. No ale jak jestem w tej okolicy, to powiem, że na szczęście są nawiewy na kanapę, w przeciwieństwie do trójki, w której ich nie było, także tutaj mały plus. A może nie taki mały. Dalej, auto hold. Znowu tak jak w przypadku trójki. Trochę się czuję, jakbym mówił drugi raz to samo, co mówiłem niedawno, no ale to są bardzo bliźniacze modele. Nie wiem czemu, ale auto hold trzeba włączyć za każdym razem, jak wejdziecie do samochodu. To jest bez sensu, bo jak masz auto hold, to z nim jeździsz, to z niego korzystasz, więc powinno to być tak, że go włączę i dopóki go nie wyłączę, to on cały czas działa. Tutaj trzeba pamiętać i za każdym razem, jak uruchomicie samochód, to trzeba go włączyć. No i ostatnia rzecz, skrzynia. Ja tego zaznaczam, nie wymieniam jako wadę, ale wiem, że inaczej, nie wymieniam tego jako wadę dla mnie, ale wiem, że jest grupa osób, która wymagałaby tutaj już dwusprzęgłówki, część osób chciałaby CVT, czegoś nowocześniejszego. To jest klasyczny, sześciobiegowy, taki standardowy automat. Czy to jest najszybsza skrzynia na rynku? Jasne, że nie. Czy ta skrzynia potrafi się zgubić? Potrafi. Ale ja mam wrażenie, że, nie wiem, być może to jest wrażenie, ale że z tym silnikiem to jest taki idealny układ. To nie jest samochód do szaleństw, do jakiejś mega dynamicznej jazdy, mimo tej całkiem dużej mocy. Tak samo ta skrzynia nie służy do tego, ale w połączeniu do takiej relaksującej, fajnej, codziennej jazdy, to jest moim zdaniem świetny zestaw. Ale podkreślam, to jest moja opinia. Jak wymagacie czegoś szybszego, nie wiem, na przykład 8 biegów, to możecie być zawiedzeni. Ja nie jestem. Może też dlatego, że ja jeździłem długo z tą skrzynią i po prostu się do niej przyzwyczaiłem. I ją lubię. No i dobra, to były te główne wady. Może powiem jeszcze jedną troszkę śmieszną rzecz. Jeśli miałbym podać powód, przez który ja CX-30 trochę w cudzysłowie nie lubię, może bardzo w cudzysłowie, to to, że przez ten model zniknęła Mazda CX-3, bo one się trochę kanibalizowały. To był ten sam klient, a wiadomo, że CX-3 musiało przegrać, bo było mniejsze, ale moim zdaniem to był świetny miejski samochód. On powinien być sporo tańszy od CX-30, po to, żeby można było wejść do świata Mazdy na przykład poniżej 100 tysięcy, nie wiem, za 80 i to by było super. No ale pewnie nie dało się zrobić takiej ceny, także CX-3 zniknęła, szkoda. No ale jest coś lepszego, czyli CX-30. Dobra, a teraz wracamy do chwalenia. Wyciszenie. Można by się było obawiać, że tak jak chwaliłem trójkę, to jest samochód wyższy, wiadomo, bryła, to nie sprzyja dobremu wyciszeniu, ale nie, nadal jest świetnie. Ile byście nie jechali, to w klasie jest to jeden z najlepiej wyciszonych crossoverów. Mówię znowu crossoverów, Mazda chyba mówi na to kompaktowy SUV. Dla mnie to jest bardziej crossover. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć. System audio Bose. I tutaj ja mam wrażenie, że pewnie przez to, że ten samochód jest większy, że mamy tutaj więcej przestrzeni, jest jeszcze lepiej niż w Mazdzie 3. A to już naprawdę o czym świadczy. Krótko mówiąc, jak uwielbiasz słuchać muzykę w samochodzie, to żeby Ci przez myśl nie przeszło, wybrać taką wersję, w której nie ma Bose, czy Bose. To jest podstawa dla osób, które w samochodzie muzykę lubią. Jak nie zwracacie na to uwagi, słuchacie po prostu radia, to zapomnijcie o tym, co powiedziałem, ale dla audiofilii to jest must have. Coś fantastycznego. No i prawie na koniec zawieszenie i prowadzenie. Zawieszenie, jak pewnie wiecie, nie wiem czemu, wywołuje u wielu osób jakieś tam niezdrowe emocje, niezdrowe dyskusje. Mówię o zawieszeniach Mazdy. Podkreślę to po raz kolejny. To jest zdecydowanie zawieszenie bardziej sztywne niż miękkie, chociaż ja bym powiedział takie bardziej sprężyste. Ale jeśli szukacie czegoś bardzo miękkiego, to musicie szukać na przykład w tej marce, która jedzie przede mną, czyli w DS-ie. Powiedzmy DS-4 będzie dla Was idealnym rozwiązaniem. 100% komfortu. Tutaj jest to nastawione na prowadzenie. Wiąże się to z tym, że na przykład ten samochód przejeżdżając przez poprzeczne nierówności robi to dość głośno, ale nadal moim zdaniem ten komfort jest zachowany, przynajmniej taki komfort, jakiego ja wymagam. Podkreślę po raz setny, zawieszenie to jest coś, co musicie dopasować do siebie, a nie do osoby testującej czy piszącej komentarz pod tym filmem, że tu jest twardo. Dla mnie nie jest, dla Ciebie być może będzie. Słowo na temat foteli, tutaj akurat biała skóra. Ja jestem z tych, którzy jak widzą biały środek, to automatycznie klika im się kup teraz. No ale to oczywiście jest kwestia bardzo indywidualna. Ważniejszą rzeczą jest wygoda. Ja uważam, że te fotele są świetne. Może nie mają jakiegoś rewelacyjnego trzymania bocznego, ale nigdy w tym samochodzie mnie nic nie bolało. Siedzi się bardzo wygodnie, bardzo przyjemne. Dość duża możliwość regulacji, także ja na fotele na pewno nie narzekałem. Czasami pada pytanie, czy siedzisko nie jest za krótkie. Dla mnie nie jest, ale znowu sprawdźcie to na sobie, szczególnie jeśli mielibyście jeździć gdzieś w dłuższe trasy. To na pewno polecam. No i w sumie jest już ciepło, ale może wspomnę. Kierownica, tak jak w pozostałych Mazdach, ogrzewana jest w miejscu, gdzie powinniśmy tę kierownicę trzymać. Góra i dół cały czas pozostaną zimne. No i dobra, tak prawie na koniec. Dla kogo to jest samochód? Dla tych osób, które zakochały się w Mazdzie 3, wsiadły do niej i była za mała, albo po prostu potrzebują czegoś wyższego, chcą łatwiej wsadzić dziecko, chcą łatwiej wsiąść, wysiąść. Mazda CX-30 jest po prostu świetną alternatywą dla osób, dla których trójka jest za mała. Pamiętajcie, to nadal nie jest duży samochód. Cały czas mówimy o niedużym crossoverze. Jak potrzebujecie miejsca dla 5 czy 6 osób, no to nie wiem, CX-5 czy CX-60. Ale jeśli trójka była trochę za mała, to być może to będzie świetnym rozwiązaniem. No i na koniec, zanim ceny, wrócę jeszcze do tematu SkyActiv-X. Chociaż tutaj będzie jedna cena, bo musicie o tym wiedzieć. Jak weźmiecie sobie CX-30, na przykład w wersji Hikari 150 koni, i taką samą wersję ze SkyActiv-X, to musicie dopłacić 10 tysięcy złotych. I teraz to rozważmy. Jeśli spodziewacie się, że dołożycie dychę i nagle będziecie mieli rakietę, to nie będziecie mieli. Jeśli spodziewacie się, że spalicie tak jak w dieslu 4,5 litra, to też raczej nie spalicie, szczególnie w mieście. Jeśli te 10 tysięcy to jest dla Was dużo i macie się zażynać, żeby taki samochód kupić, no ale będziecie sobie tłumaczyć, że będzie jakaś rewolucja, to nie będzie i nie róbcie tego. Ale jeśli ta dycha, to nie jest żaden problem. Jeśli nastawicie się, że właśnie to będzie taki poziom wyżej. Jeśli chcecie coś nowocześniejszego, troszkę szybszego, bardzo przyjemnego w jeździe, to wcale nie jest zły wybór. I zaznaczę jeszcze jedną rzecz, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Jak miałbym być dokładny, to pierwsza generacja SkyActiv-X nazywała się właśnie SkyActiv-X, a ta, którą jadę, to jest e-SkyActiv-X. Skąd e? Oczywiście stąd, że mamy tutaj miękką hybrydę i też już parę razy to mówiłem, że miękka hybryda Często mówi się, że będzie jakieś bardzo niskie spalanie, potem z tego nic nie wychodzi. Jeśli miękka hybryda ma się przyczynić do tego, że samochód tak płynnie rusza i system start-stop działa tak płynnie i po prostu niezauważalnie, to warto ją mieć. A wydaje mi się, że Mazda CX-30 pod tym względem, czyli SkyActiv-X plus miękka hybryda plus system start-stop, to jest coś bliskiego ideału. Tutaj uruchamiania się silnika, czy tego gaszenia, uruchamiania, po prostu działania systemu start-stop kompletnie nie czuć. To jest coś fantastycznego. A to nie jest reguła. Mi się bardzo wiele razy zdarzało, że pierwszą rzeczą, którą robiłem po wejściu do samochodu, to wyłączałem start-stop. Tutaj to bym go włączał specjalnie, jakby był fabrycznie wyłączony. Naprawdę świetna robota. I ogólnie ten samochód jest też tak przyjemny w jeździe, przez to, że to wszystko jest tak płynne. Naprawdę coś fantastycznego. Ciężko to pokazać, ciężko to nagrać, po prostu trzeba to poczuć. Zwróćcie uwagę na to, jak będziecie na jeździe testowej. Myślę, że będziecie pod wrażeniem. A teraz wrócę do poprzedniej myśli, czy warto. Ja na przykład czuję coś takiego, że nie wiem, włączenie się do ruchu jest dużo bardziej płynne, dużo szybsze, dużo bardziej dynamiczne. To jest duża zaleta. To jest coś, na co wiele osób w Mazdach, w wolnosących Mazdach narzekało. Twierdziliście często w komentarzach, że Mazdy to zawsze prawy pas zawali drogi. Kompletnie się z tym nie zgadzam, nawet w przypadku tych silników 150 czy nawet 120. Tam jest w miarę dobrze, a tu jest jeszcze lepiej. Ten samochód zdecydowanie lepiej jedzie z niskich obrotów, ale pamiętajcie, nie spodziewajcie się wrażeń jak w turbodieslu. Po prostu ich tu nie znajdziecie. Są jeszcze dwie rzeczy, które musicie wiedzieć o SkyActiv-Xie, zanim ewentualnie podejmiecie decyzję o zakupie tego samochodu. Po pierwsze, mamy tutaj dwumasę. Po drugie, mamy tutaj GPF. To są dwie rzeczy, których w SkyActiv-G nie ma. Także musicie o tym wiedzieć zdecydowanie. Ale druga strona medalu, aktualnie Mazda oferuje pełną 6-letnią gwarancję, ograniczoną przebiegiem 150 tysięcy km, także myślę, że to jest świetny ruch. 6-letnia fabryczna gwarancja, na przykład dla mnie, to jest bardzo duży argument za zakupem samochodu. Nie wiem, jak jest u Was. Jeśli zapytacie, jaki jest okres oczekiwania dzisiaj na taki samochód, to mamy połowę kwietnia. Zamawiając ten samochód dzisiaj, odbierzecie go październik, listopad, coś takiego. I jeszcze do części osób, bo na pewno padną takie pytania, szczególnie po ostatnim teście Mazdy 3, gdzie ja pokazywałem Wam pewne zmiany, które zaszły w tym modelu i na pewno będą pytania, jak z CX-30. Otóż nic na ten temat oficjalnie jeszcze nie wiadomo. Jeśli miałbym wymyślać, tylko podkreślam, to jest mój wymysł, zmiany w CX-30 moim zdaniem będą bardzo podobne. Pewnie nastąpią w tym roku, może pod koniec, ale podkreślam, ja nic nie wiem, to jest tylko i wyłącznie moje przypuszczenie. A bierze się ono stąd, że to są moim zdaniem bardzo bliźniacze modele, więc myślę, że zmiany nie powinny iść w innym kierunku, pewnie będą podobne. One nie są też rewolucyjne, więc jeśli mielibyście się wstrzymywać z zamówieniem samochodu, to nie wiem, czy jest sens. No ale tak jak mówię, troszkę rozmawiamy o rzeczach wirtualnych, bo nic tutaj jeszcze nie zostało oficjalnie potwierdzone. No dobra, a teraz fragment, którego oczywiście pominąć nie możemy, czyli siądźcie, zapnijcie pasy i sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Ceny Mazdy CX-30 z podstawową jednostką SkyActiv-G o mocy 122 koni mechanicznych z manualną skrzynią biegów i w pierwszej wersji Kai startują z poziomu 118 900 zł. Mocniejszy 150-konny silnik to wydatek przynajmniej 122 900 zł, a chętni na automat w każdej wersji muszą wyłożyć dodatkowe 8 000 zł. Prezentowana jednostka SkyActiv-X o mocy 186 koni mechanicznych, ale z manualną skrzynią biegów, to wydatek minimum 132 900 zł i warto też zaznaczyć, że zarówno do silnika 150, jak i 186-konnego możemy domówić napęd na 4 koła. Przykładowo Mazda CX-30 w świetnie wyposażonej wersji Hikari z silnikiem SkyActiv-X, automatyczną skrzynią i napędem na 4 koła to wydatek 168 900 zł. Wspomnę jeszcze o lakierach. Większość kosztuje 2800 zł, trójwarstwowy Machine Grey to 3500 zł, a prezentowany i chyba najładniejszy Soul Red Crystal to już 4100 zł. No i jest jak jest, to oczywiście nie dotyczy tylko Mazdy. Wszystkie samochody są dzisiaj niemiłosiernie drogie. Także tego tematu za bardzo nie będę rozwijał. Rozwinę natomiast jeszcze jeden wątek. Jeśli jesteś osobą, która chciałaby sobie sprawić na przykład takie CX-30 albo zastanawiasz się, jak ten samochód jeździ, bo może ja gadam jakieś głupoty, to zdecydowanie zapraszam Was na warszawski Ursynów, do Mazdy Bołtowicz, bo właśnie dzięki chłopakom z tego salonu oglądacie ten test. Ja ze swojej strony dziękuję za użyczenie tego auta i tak jak powiedziałem, jeśli chcecie kupić nowy samochód, nie chcecie, żeby sprzedawca zapomniał o Was, jak tylko z tego salonu wyjdziecie, to to jest bardzo dobre miejsce. Wszystkie linki, kontakty macie w opisie do tego filmu. Mazda Bołtowicz, Warszawa Ursynów, zdecydowanie polecam. I jak zawsze na koniec prośba, jeśli to dla Was nie problem, to ocencie ten materiał, jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to do dołu. No i jeszcze do osób, które nie zostawiły suba, zróbcie to teraz. To będzie pewnie nieduża, ale jednak będzie szansa, że zobaczycie u mnie kolejny materiał, może na przykład kolejną Mazdę. A z mojej strony na dzisiaj byłoby to już wszystko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!